Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego policzyli objawy covidowe, a jest ich ponad 60. Strasznie dużo. Tak, zespół, w którym ja również uczestniczę pod przewodnictwem, kierownictwem pana profesora Przemysława Kardasa z Zakładu Medycyny Rodziny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na stronie objawycovid.pl zamieścił ankietę, którą licznie już ponad 2400 osób wypełniło i na tej podstawie wiemy, jakie objawy występują w polskiej populacji. I tutaj jeśli chodzi o te najczęstsze, to zdecydowanie, jeśli chodzi o przebieg COVID, pacjenci przede wszystkim, 85% pacjentów podaje, że jest to zmęczenie, dalej brak węchu, bóle głowy. Czyli coś, o czym słyszymy już od dawna. Tak, stany podgorączkowe i bóle mięśniowe. Niemniej jednak tych objawów jest rzeczywiście ponad 60, bo zdarza się rzadko, ale pacjenci właśnie w tej ankiecie mają możliwość też dopisywania tego, co ich zaniepokoiło, co objawów, które ich zmartwiły. I te objawy są przeróżne. Jest to na przykład wypadanie włosów, bóle zębów. Ale rozumiem, że to wypadanie włosów jest już po przechorowaniu COVID-19, tak? Zwykle po przechorowaniu, natomiast zdarza się również w trakcie, w późniejszych dniach, jakby nie na samym początku, ale zwykle około 7, 8 i dalszych dni. Też niektórym zdarzało się omdleć, na przykład w trakcie przebiegu infekcji. Część osób podaje obniżenie ciśnienia tętniczego, co wydawałoby się, że ogólnie w infekcjach raczej ciśnienie tętnicze się zwiększa, podwyższa. Więc tutaj zawroty głowy, problemy ze snem oczywiście, o których też wiemy, obniżenie nastroju. No naprawdę te objawy są bardzo, bardzo liczne. A objaw, który pana najbardziej zaskoczył? Z takich objawów, które pamiętam, to na przykład zwiększenie pragnienia. Tak? Całkiem sporo osób podawało zwiększenie pragnienia, że musiały w trakcie infekcji pić po prostu bardzo duże ilości płynów, co ich zaskoczyło. Więc na przykład to. Oczywiście halucynacje węchowe czy halucynacje smakowe, które mogą towarzyszyć COVID-19, też są takim, można powiedzieć, wyjątkowym objawem, bo szczególnie w praktyce lekarza rodzinnego nie zdarzały się do tej pory często, a widzimy, że teraz trochę musimy się przyzwyczajać do tych objawów. A dlaczego postanowiliście policzyć te objawy i czy te objawy znikają? Jak to wygląda z waszej obserwacji? Raczej tak, wycofują się u większości osób. Co prawda objawy, tutaj ta ankieta, którą prowadzimy, ona monitoruje objawy szczególnie w ciągu pierwszych 15 dni trwania COVID-19, ponieważ chcemy głównie poznać te objawy, na podstawie których będziemy mogli ewentualnie lepiej i szybciej rozpoznawać sam COVID. Natomiast z mojego osobiście doświadczenia i tej grupy pacjentów, którą miałem, to rzeczywiście w większości te objawy raczej się wycofują do 2 tygodni, 3 tygodni ewentualnie. Jest oczywiście część osób, które do 3 miesięcy jeszcze powoli. Te objawy czują, tak. Ale jeżeli się one utrzymują, to warto pójść do lekarza, tak? Oczywiście, zawsze dobrze jest się skonsultować. Pytanie, czy ta choroba jest na tyle poznana, że rzeczywiście zgodnie z dowodami będziemy w stanie coś pomóc, ale myślę, że każdy lekarz postara się pomóc pacjentowi jak najlepiej w tych dolegliwościach, które ma.